Byłem na hali, oglądałem, wierzyłem do końca. Natomiast wiedziałem, że będzie ciężko, ale okazało się, że chłopcy stanęli na wysokości zadania. Awansowaliśmy. Nasze założenia sprzed sezonu wykonaliśmy z nawiązką, bo w tym pierwszym roku chcieliśmy okrzepnąć w tej drugiej lidze. W drugim roku zacząć próbować awansować do pierwszej ligi. Okazuje się, że jeszcze w tym pierwszym sezonie jesteśmy w playoffach. Nasza gra i walka o awans toczy się dalej. Nie składamy broni, mimo że nie jesteśmy na pewno faworytem tego pierwszego playoffu, ale zaczynamy wszystko od zera, z czystej karty, także dopóki piłka grze. Chłopcy są bardzo dobrze przygotowani, tworzą dobrą ekipę, także ja osobiście w nich wierzę. Gorzów przez kilka lat na mapie siatkarskiej był jakby pustynią. Wiadomo, z Cilą Gorzów, ten sprzed 15-20 lat, jest marką, która istnieje do tej pory, bo wielu kibiców pamięta jeszcze, bo się spotykam z tymi ludźmi, pamięta jeszcze te mecze na Czereśniowej. Dlatego też widzieliśmy, że występując w drugiej lidze pod nazwą Stilon, agencja inwestycyjna, tych kibiców łatwiej będzie do nas przyciągnąć i tak też się stało. Także cieszymy się, że hale są z naszymi meczami pełne. Teraz są playoffy, czyli walka już o naprawdę wysokie cele. Mam nadzieję, że tych ludzi będzie jeszcze więcej.